77 lat temu wybucha II wojna światowa. Przygotowania do wojny w wielu państwach trwają, ale najbardziej agresywnym mocarstwem była III Rzesza. Niemcy uważali, że traktat wersalski był dla nich niesprawiedliwy. Przede wszystkim żądają od Polski fragmentu Pomorza, aby połączyć się z Prusami Wschodnimi. Hitler planuje dużą kampanię przeciwko Polsce. Chce mieć do niej sojusznika, porozumiał się z Rosją i ma dojść do podpisania paktu, który spowoduje, iż od zachodu na tereny Polski wejdą Niemcy, a od wschodu Rosja bolszewicka. Krótko. Marsz! Pas! Roj! Salwy! Honorowy! Trzema! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal! Bezpiecznie! Broń! Rada Wielkopolski, pani Marlena Maląg. Wielkopolski kurator oświaty, pani Elżbieta Leszczyńska. Samorządowców z gminy Jarocin na czele z burmistrzem Jarocina panem Adamem Pawlickim. Delegacja żołnierzy 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk na czele z pełniącym obowiązki dowódcy batalionu panem majorem Jackiem Gochno. Składają harcerze z Słupca Jarocin. Proszę poczy sztandarowe o złożenie hołdu.